Rozmowa niezależna, jak sobie witam Państwa, gość specjalny Paweł Piekarczyk, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, pan dobry przyszedł wieczór z gitarą, Państwu. Pan będzie śpiewał. Tak mówią. Ale Pan będzie śpiewał, proszę Pana, no tutaj też, ale przede wszystkim, żebym czegoś nie poplątał, z 12 na 13. Tak jest. Z 12 na 13 to jest z soboty na niedzielę. Tak, z soboty na niedzielę. W Kafe Niespodzianka razem z Leszkiem Czajkowskim wykonacie zupełnie premierowy program. Tak, będzie to premiera nowego programu napisanego przez Leszka. Leszek mówi, że mam prawo mówić naszego programu. Zapiski walki i zwycięstwa? Zapiski walki, zdrady, zdrady i zwycięstwa. Zwycięstwa, tak. Program jest dedykowany ludziom Solidarności, to znaczy tym, którzy oddali Solidarności swoje życie i swoje serca, a także ludziom, którzy z tą Solidarnością walczyli, czy to od zewnątrz, czy od wewnątrz, czyli krótko mówiąc, takim ludziom niesolidarności. Paweł, każdy może przyjść. Każdy może. Każdy może przyjść do Kafe Niespodzianka. Każdy... Marszałkowska 7, to tak. Jest tam przed placem, tak, przed placem Unii. Każdy może przyjść. To nie jest właśnie, bo ja się zawsze mylę. To nie jest ta Kafe Niespodzianka, to kiedyś była tam Kafe Niespodzianka przy Placu Konstytucji. Tak, to jest. To jest Kafe Niespodzianka jakby na początku Marszałkowskiej. Tak. Tam kiedyś Życie Warszawy było? Tak, tuż obok dawnej drukarni Życia Warszawy. Znaczy ci, którzy wiedzą, że gdzie Niespodzianka była na Placu Konstytucji, to wiedzą również, gdzie dawniej było Życie Warszawy. O której godzinie? O północy. O północy. Dokładnie w 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. A razem z Leszkiem Czajkowskim zaśpiewacie ile piosenek? Razem z Leszkiem Czajkowskim zaśpiewamy 21 piosenek napisanych przez Leszka. A to teraz ja poproszę o jedną. Prawie codziennie w tym samym sklepie spotykam emeryta ubeka. Znać po zakupach biedy nie klepie, ja go przezornie mijam z daleka. On w okularach i z siwą brodą przed laty bił na komendzie ludzi i lodowatą polewał wodą, bo zawodowo krwią ręce brudził. Wprawdzie z resortu wyleciał dawno, brzydzę się ciągle nim, daje słowo, ale mnie kiedyś łobuz zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Ale mnie kiedyś łobuz zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Z miną znudzonej swą siłą bestii on zastanawiał się nad sałatą, ale przejść łatwo od błahych kwestii do zasadniczo twardych tematów. Ja wiem, że pan był solidaruchem ze styropianu i bądźmy szczerzy, myśmy czuwali nad każdym ruchem waszego związku, niech mi pan wierzy. Zna pan zapewne historię Troi, mówiąc to lewe przymrużył oko. Mieliśmy u was niemało swoich, ulokowanych bardzo wysoko. Mieliśmy u was niemało swoich, ulokowanych bardzo wysoko. Co za głupoty serwuje tu mi ów kawał bezpieczniackiego dziada, więc odpowiadam, upadł komunizm, a Solidarność istnieje nadal. I patrzę na tę gębę czerwoną, która obwieszcza nie bez radości, choć wtedy was nie unicestwiono, umiera mit Solidarności. Tak okazuje cyniczny bandzior, że znalazł powód do satysfakcji. Ubecy nienawidzili bardzo tej milionowej organizacji. Ubecy nienawidzili bardzo tej milionowej organizacji. To Solidarność zmiotła w zasadzie parszywy ustrój, co stworzył Lenin, i komuniści oddali władzę, nie powieszeni, choć wzbogaceni. To Solidarność była w istocie walki o niepodległość symbolem, a dziś przy postkomuny rechocie jest dla nowych pokoleń. Przykre, że nie ma teraz szacunku takiego jak żołnierze wyklęci. Mało kto broni jej wizerunku, ten proces trzeba szybko odkręcić. Mało kto broni jej wizerunku, ten proces trzeba szybko odkręcić. Bo będzie nam naprawdę wstyd, jeśli
jeśli umrze Solidarności mit. Bardzo dziękuję. Muzyka... Też Leszek. Też Leszek. Słowo Leszek Czajkowski, muzyka Leszek. Czyli Pawle, 12 na 13 o północy, o 12 zapraszamy do kafe Niespodzianka. Tak. Powiem ci, że ja znam tego Ubeka z tej piosenki. Niestety wszyscy go znamy. To jest takie zjawisko, które czasami... Obrzydliwa morda. To ale fakt, z drugiej strony jest również pan Sławek, który jest prawdziwym człowiekiem Solidarności. Jako taka antyteza tego Ubeka jest kilku ludzi, którzy zostali skrzywdzeni w czasie przemian. Są również beneficjenci przemian, bo my dedykujemy ten program ludziom Solidarności, tudzież ludziom niesolidarności, nie tylko opisując jakby radosne i heroiczne okresy, tylko również pisząc i śpiewając coś o czasach przed Solidarnością, jak i o Solidarności w III Rzeczpospolitej, co czasami bywa trudne i bolesne. Tym niemniej ta Solidarność jest tym, co się nam przydarzyło, najlepszym, co się nam przydarzyło w ciągu naszego życia w gruncie rzeczy. To my dzięki tej Solidarności, dzięki tym 10 milionów sprawiedliwych i powiedzmy 2000 dziwnych. Należy pamiętać o tym, że Henryka Krzywonos dostała rentę od Donalda Tuska, ale też przede wszystkim należy pamiętać o tych ludziach, którzy nie dostali. No właśnie, właśnie tym ludziom chcemy oddać pewną sprawiedliwość, bo ja nie czuję się związany z etosem pani Henryki Krzywonos, tylko raczej z etosem pani Anny Walentynowicz, bo to takie... Nie ma czegoś takiego jak etos pani Henryki Krzywonos. To no, jest znaczy niestety w mowie mówionej trudno jest użyć takich tych przecineczków od cudzysłowu. Pan jest artystą, pan jest delikatny, pan się wyraża kulturalnie, ja bym to zrobił inaczej. No tak, proszę pana. Ale to... W każdym razie o tym jest nasz program. Ja chyba czegoś takiego jeszcze nie słyszałem, jak to, co państwo możecie usłyszeć. I tak jak mówiłeś, każdy może przyjść. Może przyjść każdy, kto się nie boi usłyszeć tego, co Paweł Piekarczyk z Leszkiem Czajkowskim mają do zaśpiewania na temat Solidarności. To jest 21 premierowych piosenek. 21 premierowych piosenek. Znaczy kilka z nich już parę razy gdzieś zaśpiewaliśmy, ale ten program jeszcze nigdy, nawet na próbie, nie został wykonany w całości, więc... Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski, 12-13 grudnia, kafe Niespodzianka. O północy. Marszałkowska 7. Bardzo uprzejmie dziękuję. Będziemy z kamerą. Paniam się. Dziękuję. Zapraszam.